Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego customu The Witch's Tea Party. Jest ze mną oczywiście Ania. Hej, hej, witamy. I co, wskakujemy do tego basenu? No, czekaj, tylko patrzę, może niech znikną te latające. No dobra, wiesz, że mi znikło, wpłynąłem w ogóle w tą łódkę i mam szmaragd? Aha. Zniknęła ta niebieska poświata jakby, nie? Tylko ja tak jakby wpłynąłem w nią od dołu, wiesz o co chodzi? Aha. Że tak jakby zanurkowałem i od dołu w nią wpłynąłem. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Nie wiem, ale na powierzchni to ja nie mogę się wycyrklować. No nie i wiem, czy to mi coś zrobi, jak ja to w to wpłynę. A spróbuj, bo ale nie wiem. Nie, dobra, mam. Masz? Okej. Okay. Mhm. No to easy to było. Ja w ogóle myślałem, że to nas gdzieś przeteleportuje jakiegoś nowego levelu. Też tak myślałam. No dobra, to mamy Emera, tak? Gdzie go wtrynić? Nie mam pojęcia. Nie da się go kombine ani nic, więc... Pozdro. Aczkolwiek był już taki diamencik, że tak powiem, i go się na takich podestach umieszczało, pamiętasz? No było, rubin był. A, rubin, no właśnie. No ale ja nie widziałam takich podestów więcej. Wiem, ja już wiem, co sobie zaspoilerowałem. A, właśnie. Właśnie, no, Torbus sobie spoilerował rzeczy. Tak, chciałem ostatnio zobaczyć po ostatnim nagraniu, ile nam jeszcze zostało do końca i niechcący se kliknąłem w moment, gdzie pokazane było, co trzeba zrobić dalej, nie? Uh-huh. Trzeba było, słuchaj, do tej biblioteki się dostać, ale no. Pamiętasz to miejsce, gdzie było rozwalone okno? O Boże. Gdzieś to było, ale już tam mi się kojarzy, ale gdzie to było? W sensie rozwalone było okno i my tak spadaliśmy i ginęliśmy, pamiętasz to? To był chyba pokój muzyczny? Coś takiego mi się kojarzy. No, chyba tak. Ale na którym to piętrze było? Ale to mówisz, że tam też trzeba iść najpierw? No, z tego co widziałem na tym, na tym momencie tam, to jakby ten koleś jakby do tej biblioteki się dostał przez to okno. Ale jak on się tam dostał, skoro my tam ginęliśmy, to ja nie wiem. Nie mam pojęcia, jak on się dostał tam przez to okno. Tym bardziej, że to jest głupie, bo my przecież jak skoczymy przez to okno, to chyba będzie ta sama lokacja, co żeśmy tam wskakiwali, pamiętasz? Na taką... No na taką kratkę. Na taką kratkę, no właśnie, i tam nic nie było chyba, nie? No właśnie. Nie wiem, poczekaj, ja muszę zlokalizować, gdzie był ten pokój muzyczny. No ja właśnie też szukam. Chyba przez portal? Czekaj, spróbuję przez portal, bo ja nie pamiętam, jak się szło na trzecie piętro. No tak, bo tam były schody jakby normalnie, ale może nad tym portalem. No to portalem jestem, ale nadal nie widzę. Nie, to jest pokój Beatrice chyba. Tutaj na ten balkon żeśmy też nie wyszli, nie mam pojęcia. No właśnie, ale tu brakuje nam czegoś. Jesteś na tym trzecim piętrze? No jestem. Ale ja nie wiem, gdzie jest ta... No ten szukam. Pokój. Tylko ja się gubię, więc... Mam! To było chyba tu, gdzie bilard. Tak, to był ten pokój na kot, co otwieraliśmy. Mhm. Okej, okay, to może tędy to było. Tu, gdzie jest stół bilardowy. Jest bilard. No i weź mi teraz powiedz, jakie mam przez to okno, bo my nic z tym oknem w końcu tu nie zrobiliśmy, nie? No nie. No ale jest ta kratka, no i co z tego? Ja mam zeskoczyć na tą kratkę? Przecież ja zginę, to jest za wysoko. Przez ten kot... Ej, chyba, że to jest... Ja tu nie widzę tego naszego drąga, po którym się wspinaliśmy. Może to nie jest ta lokacja? Nie wiem. No nie widzę tej, słuchaj, tyczki, którą my żeśmy tutaj się wspinali. No to jest taka kratka po prawej, żeby... To nie wiem, czy ona tam wyląduje. Po prawej? No, wylądowała. Ale na wysokości okna? Czy niżej? Niżej, tak? Niżej, tylko ja nie wiem, spadłem. Czy myśmy tu nie byli. Nie wiem już, słuchaj. Weź ja też nie wiem. Ja nie wiem. Ja no coś mi się tu kamera zmieniła, ale jakby tak jakby... Wydaje mi się, że ja tam nie byłem, bo ja tu ginąłem przez to okno. A jest tu takie okno, że można przeskoczyć. No jak zejdziesz tu niżej na tą kratkę, to jest szyba wylita. A jest. I co, byliśmy tu? Przez to okno? Nie wiem, chyba nie. Bo tu jest taki ten dzyndzel i tu chyba emerald trzeba. I tu jest ta biblioteka, mówiłem ci. No dobra, to jest biblioteka. No to tu. I tu się wtrynia to? Tak. Ten emerald? No tylko, że wydaje mi się, że będzie potrzeba drugiego. No to pozdro.
Tak jak tych rubinów, tak? No, chyba tak, bo nic się nie stało. No, ale chyba, to jest jakaś coś... biała taka poświata. A, no. Ale jestem jest, duch. Jest drugi postument na Emerald. Czekaj, bo ja mam ducha. No, mam kacstenka. Okej. Okay. To jest duch bibliotekarza. Obviously. And if your feeble mind hasn't caught on, women stay in the guest room with the red wallpaper on the floor above. Ugh. Sounds like another one of her silly games. Okej, okay, trochę nie ogarnęłam, co on do mnie gada. W sensie on chyba powiedział, że nienawidzi, jak książki są wypożyczane i nieodkładane na miejsce. No wiem, ale on coś na końcu powiedział o tej końcówki nie strzaiłem, ale no zrozumiałem właśnie. Tylko, że jakieś książki chyba trzeba mu przynieść, tak? Czy nie? No chyba. Wiesz co, otwieram obok niego tą komodę, zobaczymy, czy to coś no, jest. No ja właśnie, tam jest ciasteczko. A, ciasteczko. Po drugiej stronie jest ten, wiesz, postument, nie na drugi emerald. A tutaj co jest? I to jest, słuchaj, lokacja, którą sobie zaspoilerowałem dokładnie z YouTube'a. Więc no, dalej ja już nic nie wiem, co się dzieje. To jest to, dokładnie to. Okej, okay. No spoko. No to teraz co? No drzwi się nam otwarły. A, ale to na korytarz? Ale to czy? Chyba na korytarz. Wydaje mi się, że to jest powrót, no. Się no. Otworzył powrót. No teraz pytanie, gdzie tych książek szukać? No bo on, kurde, to jest istotne. On coś powiedział o na końcu o czymś, game, na końcu coś zdania, było. No. No było coś. Szkoda, że ona tego do dziennika nie wpisała. Nie wpisuje, no ja nie wczaiłem tej końcówki. Bo tak to ja nie ogarniałam teraz. To teraz load i co? Jeszcze raz. No właśnie, chyba tak najlepiej by było. Chyba, że no tak, no ale poczekaj, jeszcze pobiegam. Zlobuję i sprawdzę. No ty jesteś lepsza w angielski niż ja. No nie wiem. Ja poszukam tu czegoś, no bo... Dobrze. You seem like you have nothing else. Nie wiem za bardzo. You guess always borrow books and never return them. Że nigdy mu nie oddają książek. No, no, no. Trzy książki. A, czyli trzy trzeba, tak? Od Lady Beatrice need to go fetch them for me. Okay. No to jest jakaś biblioteczka, ale ona tu nic nie klika. Tu jakieś książki porozrzucane. Jezu, women jest... stay in the guest room. Red wallpaper in the floor above. Sounds like another one of her silly games. Okay. Kurde. Jakiś pokój z czerwoną tapetą. Czerwoną tapetą, okej. Okay. I coś o jakichś kobietach powiedział, że jakby... one tam zostają w tym pokoju. Mm-hmm. Czy jakby pokój na górze z czerwoną tapetą i guest jakoś room, podłogą, ale nie zrozumiałam tego z podłogą. Ja pierdzielę. Wiesz co, widzę książki porozwalane w różnych pokojach i takie biblioteczki, ale ona przy nich nic nie klika. W sensie nic się nie dzieje. Chyba, że no ja nie wiem. Bo to są takie tekstury, jakby ona tutaj nie wiem, czy coś mogła z tym zrobić. Jestem w ogóle w pokoju z tą taką rudą, nie? Której portret tutaj był na ścianie. Mhm. Ale tak jakby tu nic nie ma. Idę naprzeciwko. Tu jest pokój służby. Trafiłam do pokoju służby. Okej. Okay. Tu jest szafa. No tu też jest jakaś komoda z książkami. No ale ona tu nic nie robi, no. A czy my coś mamy... Nie, no nie ma... Nie rozumiem. Tu na razie nic nie ma. Byłem w dwóch pokojach na tym pierwszym piętrze, jak coś, nie? Mhm. I są takie biblioteczki, ale to jest taka tekstura, z którą tak jakby... Nie wiem, czy Lara coś by mogła zrobić. No... Dobra, a ty na którym jesteś piętrze? No na tym, z którego tym jakby wyszłam też, tak? Z tej biblioteki. No. Wiem. No mam też pokój służby chyba. Tak, pokój służby z garnkiem, tak? No, no, no. Ej, ale to jest telewizor. Nie da się rozpieprzyć tego telewizora. Da się rozpieprzyć telewizor łomem, pamiętasz? O Boże, no. Ale, dobra, to...
To byłam tam przed chwilą. Ej, ja nie wiem, czy to nie jest sekret, bo złoty kielich wyciągnąłem. Aha, to możliwe. No, chyba to jest sekret. Tak, mamy 3 na 4 sekrety, czaisz to? Wow. Ale jaja. Ej, to nice. Jeszcze jeden będziemy mieli 100%. Właśnie ja tak kojarzyłem, że gdzieś jeszcze był ten telewizor, bo my jeden żeśmy rozwalili ostatnio, tak, pamiętam. Tak, tak, no. A w tym telewizorze też był sekret wtedy? Nie, wtedy było coś innego chyba. No nie da się nic przy tych... No tutaj to na pewno... Biblioteczka. Nie te książki, no bo to jest pokój służby. No to nie, to idziemy. Wydaje mi się, że nie. Ja wszędzie idę, gdzie widzę biblioteczki po prostu. No. Ja zejdę może na dół, wiesz? Jak ty chcesz, dobra, to poszpuń tutaj na górze, a ja zobaczę na dole w takim razie. A ja tu nie wiem, czy coś jeszcze tu zostało, bo to stąd wyszłam. Bo powiem ci, że kurde kaszana, jak my tego nie znajdziemy. No. Czerwoną tapetą, tak? Było coś? No, z czerwoną tapetą. No chyba, że czegoś nie zrozumiałam, no to też tak może być. Nie, no tu jest kuchnia, no to kuchnia to chyba raczej nie. No tutaj też nie. Chyba, że to jest wyżej jeszcze. Na tym trzecim piętrze? No. Ja jestem w pokoju z fortepianem. Dobra, idę ale, to trzecie piętro zobaczyć. Ale tu nie ma książek w ogóle. W ogóle czasami książki się walają tak po podłodze, nie wiem czy zauważyłaś. No, wiem. Ale one się powinny wyróżniać chyba wtedy, nie? Wiesz co, nie wiem. O, no dobra, tu jest jakaś biblioteczka, jedna, druga. No ale tu się nic nie da zrobić, no o co chodzi? Jestem pokój bilardowy, to nie. Nie, nie rozumiem. Zacznę strzelać zaraz w to. Jakiś składzik. Ewentualnie pamiętaj o tych wstążkach. Może te wstążki takie będą nam wskazywać ktoś. Wiesz, aha, to takie niebieskie, te nie? Kokardki takie, no, no, te kokardki. Wiesz co, jestem o, bibliotek... tu jest jakaś czerwona tapeta. O. Tu gdzie żeśmy klucz zdobywali. Aha, bo tutaj była kratka. Może tą kratkę da się rozwalić. A, może. Tylko okay, ja nie wiem, bo z nią się nie da kłócać z tą. A, no tak, bo to działa jak shotgun, tak? No chyba, że się da wejść. Nie wiem, da się wejść. Czekaj, okay, idę. Ty jesteś na trzecim piętrze, tak? Tak, trzecie piętro. No nie wiem, wymyśl coś tam. A to jest sypialnia Beatrice? O tym właśnie mówisz? Nie wiem. Nie, to nie jest sypialnia Beatrice chyba. Mm-hmm. To jest takie, no, no nie wiem, no tutaj żeśmy idę, klucz idę na lampie taki znajdywali. On się tak przemieszczał. I to było trzecie piętro? No. Jezu, już nie pamiętam tego. Kurde. A jestem, idę. No, 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 no. No, a jest tu jakaś półka, da się tu coś zrobić? Ej, jest książka, Aniu! Tak? Podejdź do tej biblioteczki, kliknij kontrol. Aha. O, faktycznie. Poczekaj, bo mam kocenkę. No. There are two others. Oh, right. My daughter borrowed them a while back. If it isn't much trouble, could you look for her? Mm, knowing my daughter, she probably returned the book to the nearest bookcase. Last I saw her, she was watching television and having tea with Lady Beatrice. And I'm very glad my lady is getting better since I've last seen her. Ja pikola. O matko. Ale powiem ci, że rewelacja, że znalazłaś ten pokój. No wspólnymi siłami to się udało to zrobić, jak zwykle. No, ale to kurczę jest ta kratka, ja chciałam tą kratkę. Wiem, żeby ją, chyba że ona się otworzy, nie wiem. A da się skoczyć i strzelić? Nie. No właśnie, da. Jak skakałam, no to nie bardzo, a kucająco to ona nie wyciągnie. Tak? A na łóżko nie chce się nie chce wskoczyć. Chociaż w sumie ta kratka z jednej strony nam się otworzyła, więc może... Może z drugiej też się otworzy. Może się otworzy właśnie. Jezu, dobra, ta babka... babka czekaj, ona mówiła, że ta córka by prawdopodobnie odłożyła książkę na najbliższą biblioteczkę. Tak. Tak. I że ostatnio piła herbatkę z Lady Beatrice. No to... I oglądała telewizję, tak było też. Więc
Albo była w pokoju, albo tu. Albo tu, no właśnie. W sensie tu gdzieś był ten pokój, no, Beatrice. Na prawo gdzieś chyba. Był, na prawo od razu, jak widzisz na prawo. Okay. To ja idę do pokoju Beatrice. Ej, dobre to. No, takie bardzo przygodówkowe. Przygodówkowe, no ale zobacz, ile straciliśmy czasu, żeby w ogóle to ogarnąć. No jest tu jakaś półka. Okej, klikamy. Nie. No, tu nie ma telewizora. No właśnie. To przypuszczam, że to może być jednak ten pokój telewizyjny tam niżej. Ten taki na samym dole. No, no bo w pokoju służby raczej wątpię. No, żeby znaczy ja się tam działy, klikałem, to co prawda, ale wiesz też. Ale może nie było wiadomo o tym. Właśnie, i może na przykład gra była zablokowana. Zablokowała jakby możliwość niewzięcia tej książki. No. Jezu, ale podoba mi się ten custom. No, fajny tylko, jest. Tylko trudny, nie? Mhm. Teraz się zastanawiam, czekaj, to było całkiem na samym dole? Całkiem na samym dole. Całkiem na samym dole i źle poszedłem, bo jestem z fortepianem. No, mam telewizor, no i w sumie jest taca, słuchaj, z herbatką na stole. No jest, faktycznie, no. I teraz najbliższa książka, najbliższe półka. Znaczy, no są tu jakieś przy oknie, tu się nie da nic. A ten drugi? Jest! I znowu cutscenka, skupmy się. Dobra. Only one of them is here. There should be one more book. Oh! You're looking for the other book? O Boże. She wanted to play a game and hid it somewhere. And then gave me a massive 7-page riddle. O matko. Widziałaś to? 7 stron? No. Her father had just passed away and she keeps wanting to play games with me. Strange indeed. Do you have this riddle? Oh lord. How do you expect me to remember that? I tossed it in the fireplace a long time ago. Aha. Rzuciła do ognia, super. But of course, I was able to solve it first. Did I scare you? Listen to me if you really want to know. The book is in her late father's bedroom. I would assume it's on one of the bookshelves. I never went there. That room gives me an uneasy feeling. The book czyli ta książka być w pokoju ojca? Tak, w sypialni. No. Ale czy my otworzyliśmy ten pokój ostatecznie? Nie. Ja nie wiem, która to sypialnia ja ojca. Też nie wiem. Ale Jezu. Strzelałabym, że to na może górze. Być ta na tym drugim piętrze, okay. Gdzie się wchodziło tak, że na lewo była ta ruda, a na prawo wiem. Była jakaś sypialnia. No dobra, no to idę tam. Tak bym strzelała. Chociaż jeszcze tu jest jakiś pokój, czekaj. Nie, to nie jest pokój, to jest ten moment tutaj z tą biblioteką, to nie. Złoto tu, czy nie? Nie, to. Ale fajnie, że nam podpowiada, no jak weźmie się książkę, to od razu nowy duch wyskakuje i podpowiada nam, tak. Gdzie jest następna, nie? No, bo tak to byłoby. Tak, to by było ciężko. Ale na razie ani razu z poradnika praktycznie nie skorzystaliśmy. No, tylko raz zaspoilerowałeś. No raz zaspoilerowałem, ale byśmy tu utknęli, bo powiem ci, że chyba nie skoczylibyśmy przez to okno. Jakbym tego nie zaspoilerował. Znaczy no, w sumie nie wiem, no można było jeszcze pójść i sprawdzić, nie? Jezus Maria! Jezus Maria! Jak się wystraszyłam! Wystraszyłem! Matko, to... chyba miałam rację, bo mi wyskoczyły boki. Aha, to mi nas nic nie wyskoczyło, jestem tu gdzie ta ruda, a to nie powinienem. Nie ta ruda, tylko ta naprzeciwko. Aha, ta sypialnia. No to ja już sobie wyciągam broń. Jezu, jak się wystraszył. Ja? Daj spokój. Ale oni wyskakują z tego pokoju? No jak tam wejdziesz kawałek, nie? Za tobą i z przodu. No jest no, tu słyszę, ta książka. No słyszę jak tupta, no. Jest ta książka. Jezu, ale ile ich tu jest? No, masakra. Terek? Popierdzieliło. A masz cutscenkę? Nie, już nie, tylko ten. Tylko zebrałam książki. Ojej, tu są Herb Encyklopedia, Sea Cats, The Final Saga, Poor Unfortunate Soul. O Boże, to jest z Małej Syrenki. Serio? Ej, ale poczekaj, która ta biblioteczka, bo ja nie czuję. Czekaj, ta po lewej. Ale przy fortepianie? Przy fortepianie, no. No to dlaczego mi nie działa? Klikam Control. No to może musisz trochę się po niej poruszać, że tak powiem. O dobra, działa z jednej no to tam, strony. No. Dobra. Ja tak bardziej na środku stałem. No, zazwyczaj to tak musisz jest. Się trochę poruszać przy biblioteczce.
Dobra, to teraz. No dobra, to wracamy do tego biblioteka. No, a Jezus, zleciałam, no. Ale nie ma tych czerwonych. On no jest... już dawno nie ma tych czerwonych, żeśmy je wybili. Czekaj, bo już myślałem, że słyszę znowu beboka jakiegoś. Ale to tylko chyba odgłos Lary. Chodzącej po dywanie. No dobra, idę do tego kolesia. No. Mam kaczenkę. A, okej, on nam dał emerald drugi. A. To jego się wtrynia tu z boku w sumie. No. Ale z jaką niechęcią tak nam dał to. No właśnie. Okej. Co za koleś. Ej, obsunął się tu w ogóle ten. Biblioteczka jakby się obsunęła. O co chodzi? A, okej. Czarny ekran. O. Boże, czarujemy. Bawimy się w wiedźmę. O. Po, jakby Witch musisz... Crystal, no. Tak, nie widzę. Na takim postumencie. Twoje ulubione platformy się pojawią. O, super. Po których skakałaś, pamiętasz? Uh-huh. Ej, ale fajnie to jest wymyślone. O matko. Tylko mam nadzieję, że one się nie będą rusać. Nie, spokojnie. Co to jest napisane? O mój Boże, Aniu. Jest kod. Na kod i masz na górze Witches Melody Verse pierwszy. Pamiętasz tą pierwszą notatkę z nutami, co dostaliśmy jak... No... A tam było dawno. Coś? No właśnie, to było dawno. I czy to trzeba jakoś tutaj zaimplementować? No to zobaczmy. Zobacz, G4, A4, jakiś jeden... O Boże... Nie no, masakra. Trzecia strona jakby. No wiem. Ale, ale pierwszy jakby wers się liczy. Czyli ten gór. Nie. Ale ten... nie wiem, o co chodzi za bardzo. Bo to, może to nie jest to. No poczekaj, a w tej drugiej książce coś mamy na ten temat? Nie. W Grimoire? Nie, w Grimoire. Jest! W Grimoire! Ha? Ej, weź ostatnią stronę. The Witch's Melody. Jest. Aha, first... faktycznie. First wers, no. Czyli 4, 5, 5, 5? Ja bez sensu. Ja nie wiem, czy to o to chodzi. Też nie wiem. Czy my musimy... Poczekaj, a my to tłumaczyliśmy w ogóle? No, chyba tak. Może trzeba to jakoś dostosować do tej notatki tamtej? O, że G4 to jest coś, tam było 1, 2. Dobra, do tamtego trzeba jakoś dopasować to, bo tam było, na każdym klawiszu była jakaś cyfra. Jezus, to sprzepiszę. Ja nie mam G4, C5, D5... I D, hashtag. G4, C5, D5. A weź przepisz może też ten drugi, bo też się może przydać. No i tam, potem. Czekaj. To G4 to jest 2. G4? C5. Ale poczekaj. Aha, G4. Nie, bo to jest z hashtagiem. Dobra, no właśnie to jeden. Z kratką, czy nie? No dobrze, już. C5 to jest 6. Dobra. D5 8. To jest 8. I D hashtag 5 9. To jest 9. Ej, fajnie! 1, 6, 8, 9. No, spoko. Ej, proste. 1. I to jest very challenging, ludzie. No. Spokój. 6. Coś się otworzyło. A, odpadł. Mówiłem, że drugi wers będzie potrzebny. No nie. Dobra, no to trzeba było drugi zapamiętywać, no. Powiedziała, co wiedziała. Dobra, mam. G4 to jest 1 znów. No to ja już wpisuję. A4 to 3. Sprawdź. 1, 3. No. 5. 6.
1, 3, 5, 6. No. Działa? Działa net. Okej. 1, 3. Drzwi się otworzyły. 5, 6. Jezu, fajne. A! Znowu golesie! Jest! Dobrze, że Aniu cię jest straszą. A my jesteśmy w archiwum, widziałaś tam napis? Nie wiem, bo... Jezus Maria! Masakra, zabrali mi tyle życia, że nie wiem. Dobra, wezmę apteczkę. Nie, mi aż tak nie zabrali, ale te beboki mnie stresują. Jeszcze latają z głowami kozy. No. Dobra, coś otwieram jakąś, no, półkę. Frost Orb! Tak? No. Okay. The spell can freeze its target, including possessed object. Tak, czyli opętane obiekty będziemy mogli zamrozić. A jakie są opętane obiekty? Nie wiem, tak jak ten kibel był śmieszny wtedy. No, a oprócz ale... kibla coś jeszcze było? No właśnie, nie pamiętam. A tutaj już nic więcej nie ma? Jezus. Ale czy my to dostaliśmy Unlimited? Tak. Tak? Dobra, ja sobie to wezmę. No, Unlimited to dostaliśmy. No to na pewno tego trzeba gdzieś użyć. No, trzeba, tylko gdzie? Ale nie wiem gdzie. Czekaj, co było takiego? Były takie drzwi, gdzie cię ciemność zabijała, pamiętasz? No, było. I ale... były też takie drzwi, co cię zabijały, ale tam za tymi drzwiami nic nie było. No, raczej nie. Kojarzę tylko te dwie rzeczy. Gdzie jeszcze było to caution, wiesz? O matko, nie pytaj mnie, nie wiem. Ja pierdzielę. W kuchni, było tylko, że się ten... no, podpalało, nie? W sensie, no, że no, wybuch, no. Wybuch tam pojawiał się. Dobra, to idę do tego, tam gdzie ta ciemność była. Chociaż nie wiem, czy myśmy już tej ciemności jakoś nie ogarnęli. Nie pamiętam. Właśnie też nie. A chyba, że tam z pochodnią... A wchodziliśmy tam z pochodnią? No właśnie nie wiem, bo nie mieliśmy gdzie podpalić, nie? A, bo nie mamy kominka już w sumie no. Podpalonego. No. Ja pierdziele. Dobra, nie będę sprawdzić. No nie co przypominam sobie nic więcej chyba, poza tymi drzwiami. Nie, tu są te drzwi. Dobra, są zobaczmy. Te drzwi? No, ale co, co to strzelisz w nie, czy jak? No. Nie, to chyba nic nie daje, wiesz? Nie, no to musi być coś, nie. Co... To musi być jakiś obiekt konkretny. Obiekt, tak. Może faktycznie te drzwi, które się tu ruszały. No ale za nimi nic nie było. A były jeszcze jakieś drzwi, które dziwnie się zachowywały? Albo kible? A nie było gdzieś drzwi takich, które się zamykały i taki śmiech był? No, było. Ale gdzie to było? To były te drzwi tam na trzecim piętrze? Ja kojarzę jakieś drzwi, że jakiś śmiech się pojawiał. No kojarzę, ale to było chyba gdzieś na dole. Tak? Tak bym strzelała. Ale to chyba było na samym początku jakoś, nie? W tych pierwszych odcinkach. No to musiało być tutaj albo w salonie. No bo żeśmy w tych pierwszych odcinkach na dole tu buszowali, nie? Mhm. Albo, no co, w kuchni? W kuchni były te drzwi? Nie. Nie, 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 w kuchni nie, nie wydaje mi się. Nie no, kojarzę... To pierwsze pomieszczenie jakieś. Kojarzę jakieś drzwi, że taki śmiech się pojawiał, coś. Ale gdzie to było? W tym takim przedsionku pomiędzy, kurczę. Chyba, że my to też już zrobiliśmy, ja już nie wiem. Nie, nie wiem. Albo mi się już wszystko pierdzieli, nie wiem. Nie, to jest kuchnia. Ja tylko kojarzę, że jakiś śmiech był, nie? I jakiś no, taki... no było, no. Ja też kojarzę, tylko... I co to, ale to by było, miało sens, żeby tam iść i strzelić te drzwi, żeby się nie zamknęły? No. Żeby je zamrozić w sensie, tak? No. Tu był kibel, to nie... Nie wiem, tu są jakieś zamknięte, ale... Ale jak one się otwierały, przepraszam bardzo? No, jak się tam podchodziło chyba. A nie, jak się podchodziło, to się zamyka. Nie wiem. No to sprawdź, jak ale jesteś blisko. Znaczy, podchodzę do tych drzwi, ale tu się nic nie dzieje. No to jak się nic nie dzieje, no to to nie jest to. To jest jakaś biblioteka, to też nie biblioteka. No kuźwa. Może najgorsze jest przeszukiwanie tego... miejsca. No, pomimo tego, że już mamy ogarnięte... Idę do tej kuchni, no.
Ale nie mogę se tu przejść, prawda? Ja tu wybuchnę. Gdzie tu były te takie przedsionki, kurczę, pomiędzy? Taki kuchni, wiesz co? Tam jest jeszcze jakieś przejście za kuchnią. Nie wiem, czy to... Tam jakiś schowek był, co tam było? Nie wiem. I do tego schowka. Czy to spiżarnia była? O, tam lód żeśmy zdobywali. To nie, no to tam chyba nie. Jestem zgubiona już totalnie. Czekaj, tu była pralka. To jest jakiś przycisk? Nie, to jest kuchnia. Tu są jakieś drzwi zamknięte, no ale są zamknięte. Tu jest jakiś przycisk. Co ten przycisk robił? Otwieraj drzwi. Mam! Tutaj! Tak? W tym przycisku. Aha, okej. Okay. Ale jesteś tu? Nie, no jestem w bibliotece, ale spoko, jestem blisko. Jestem w kuchni i tutaj poszedłem dalej, tam gdzie ta właśnie była zamrażarka. I tu jest przycisk i jak się go wciśnie, nie? No. To się otwierają drzwi na sekundę i jest śmiech. Dobra, okej. Okay. No spróbuj strzelić. Udało mi się. No okej, okay, tak, dobra. Działa. Jezus, weź, już myślałem, że będzie poradnik, nie? Aha, i się zamknęło za mną. I śmiech znów. I mam czarny ekran. O, super. A, nowy level. Spoko. Okej. O mój Boże, jaka psychodela, Aniu. Kurde. Obawiam się, że to może być znowu jakaś zręcznościówka. Popieprzona. O co tu chodzi? Ha. Udało ci się? No. Lara rozbolała głowa. Dobra, chodź tu, bo to jest jakaś zagadka. No idę, czekaj, bo Larę boli głowa. I w ogóle nic nie czaję, bo żadna notatka się nie pojawiła. Tu są Basement w ogóle... of Wonders, Boże, Alicja w Krainie Czarów, Jezus Maria. Ale zobacz w ogóle te figury geometryczne na ścianach. No. I są też to te figury. To trzeba połączyć ze sobą? Ja właśnie nie wiem, o co tu chodzi, które ja mam klikać, a które nie. Niektóre no, są żółte, niektóre są pewnie białe. Pewnie trzeba połączyć. A to coś nie leży czasem? Co to jest? Gdzie leży? Notatka? Nie. Kartki jakieś leżą, no. No, kartki leżą. Nie, bo zastanawiam się, czy jest tu coś, co nam podpowie. No właśnie, chyba że no, mają nam podpowiadać te symbole na ścianach. Tu w ogóle na podłodze jest taki no, rąb, powiedzmy. No jest. No ale rąb jest jaki biały. A to się klika, tak? Nie przesuwa się. No właśnie nie wiem, jeszcze nie klikałem żadnego. A, spróbuję, nie ten, zrobić. Spróbuję ten kwadrat kliknąć biały. Da się? Da się. Da się kliknąć kółko. Kwadrat też się da, no i co? Nie było tego kwadratu. Jezus! Wiesz co ja zrobiłem? Aha. Kliknąłem ten kwadrat i stanąłem na tym kwadracie na podłodze. I mnie przeniosło gdzieś do jakiejś krainy. Aha, są takie teleporty. Ale ja teraz wrócę? Może róbmy razem to samo, bo... No zrobię, tylko ja nie wiem. A ty biały kwadrat, czy...? Biały kwadrat, tak. I na podłodze był taki kopnięty kwadrat bardziej, no wiem, nie? No wiem, no. Ja po bo prostu ja na niego wszedłem ten żółty. Tylko ja się obawiam, że... Że kliknęłaś mnie to i to. Nie działa, no. Aha. Bo ja ten żółty kliknęłam, czekaj, spróbuję go odkliknąć. Bo ja nie wiem, czy ja się... A poczekaj, bo to jest jakiś przycisk, czy ja się wrócę? Nie. A, bo tu się jakby za... Nie rozumiem. Może dziwne rzeczy. Otworzyłem? O, dobra, teraz. Jesteś? No. Dobra. Nie bardzo to czaję, wiesz, bo tu jest taki kryształek do kliknięcia, ja myślałem, że to jest powrót. A jak go kliknę, to no, słuchaj... No, to się kręci. No i podłoga tutaj zniknęła. Taka dziura jest. No, widzę. I przepaść jest teraz. A jak odklikniesz sobie ten kryształek, to się pojawia jakby... No, wiesz, jest no, taka... No, tu się gdzieś dalej idzie. Po świata, nie wiem, o co tu chodzi. Idę dalej, no. Idę. Tam widzę jakąś to dynię? Jakieś co tam dynie, jest? No. No właśnie widzę. Więc nie ale proszę, poszłaś nie... na... Aha, wała! Jezus! Czy da się to zabić? Co tam się dzieje? Ale gdzie ci coś wyskoczyło? No, sobie podejdź do dyń. To przy jakiejkolwiek? Nic się tu nie dzieje. Mam ciasteczko.
No to doszedłeś do jakiejś innej dyni chyba, nie wiem. Jezus Maria! No. Jak ona się wydarła! Ale nie wiem, czy to się da zabić w ogóle. Wiesz, że ja pieprznąłem w nią tym zamrażającym i on stoi w miejscu? Ej, to fajnie. To jak próbuję zabić nie. tamtym, ale no, nie da się. No, próbuję teraz trochę. Zwykłym. Znaczy, nie wiem, czy się da w sumie. Dobra, idę dalej. Dobra, olewamy ko na razie? No, na razie tak, no, nie wiem. Ale mnie spierdzi. Idę do kolejnych dyń. No, tylko ja się obawiam, że tu kolejni wyskoczą. A to w ogóle jest taka poświata jakby zablokowana do kryształka. To jest w ogóle chyba, mam takie wrażenie, jakby to była tekstura, nie tekstura. No, kolejny wyskakuje. Jezu, jak on się drze. Masakra. Dobra, mi nie wyskoczył żaden. Na razie. Wyskoczył mi drugi. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Ja też nie wiem. Biegnę dalej, no. Tu jest tych dyń od groma. Aha, bo tu się nie da dostać, bo jest ta fioletowa luna. Jezu, czwarty mi wyskoczył. Matko. Czy tam trzeci, już nie wiem. Tu jest jakieś ciasteczko przy dyni. No... Ich mi tu już łazi z pięć chyba. Ja nie wiem, o co chodzi. Chyba, że... Trzeba by było ich zabić, wiem. Tam w tą przepaść się spierdzielić. Ale jak to zrobić? Kurde, zleciałam. Nie wiem, jak to zrobić. Wiesz, o co chodzi? Tam na początku tu mieliśmy ten kryształek, co mówiłem ci, że to jest ta przepaść. No, wiem, wiem. Bo oni w sumie nie reagują w ogóle, jak w nich strzelam. No. To nie reagują na to, że ich się da spieprzyć z krawędzi. Wiesz, o co chodzi? W sensie, że... jak w nich strzelasz, to oni jakby nie cofają się, nie przesuwa ich ten mój atak. Wiesz, że nie da się ich zrzucić z krawędzi. No to jak więc ich zrzucić? Jedyną szansą jest to, żeby tam na tej platformie ich umieścić i kliknąć przycisk, żeby spadli w dół. A że ta, aha. Ta na samym początku, ale jak to zrobić? No trzeba odklikać ten przycisk, no i odmrozić ich jakoś. A, zamrozić, no dobra, masz rację, mogę ich zamrozić na tej płytce i potem kliknąć przycisk, no dobra. A, zabił mnie. Tak? Ale to będzie irytujące. No, będzie. Przecież ich jest tu w ciul. Tylko, że... Aha, bo ja mam zamrożony częściej. Dobra, jest zamrożony, klikaj to! Spadł. Spadł mi jeden. Ale nie wiem, czy coś się wydarzyło. Jezu, ale wiesz, ile ich tu mi łazi? Czterech chyba. No ja mam na razie dwóch tylko. Do każdej dyni musisz podejść, bo wiesz... No wiem, ale na razie nie chcę ich budzić wszystkich. Wiem, ale aczkolwiek one się tu zbugowały trochę, wiesz? Czy one przylezą tutaj, bo... One idą, tylko musisz jakby takie, wiesz, wabić po kawałku, nie? No matko... 5 lat. No, to będzie irytujące. W ogóle mi się włączyła książka, nie wiedzieć czemu. Jak Q kliknąłem, wiesz? Aha. Jest jakiś chyba skrót klawiszowy do tej książki. Okej. Okay. Fajnie poznać to w siódmym odcinku. No dobra, idzie do mnie. Ej, ale... Znaczy fajny motyw wykorzystania tego zamrożenia, ale... O nie, on mi będzie... chce stanąć na tym. No mi też nie chciał, musiałem się namęczyć. No on tu mi skręta. No właśnie, bo... Łazi mi na te postumenty. Naokoło. Poszedł mi do przycisku, zaraz on mnie zrzuci. Może trzeba stanąć tu na środku. O, właśnie. No możesz... Dobra. Tylko trzeba szybko, bo to zamrożenie działa tak na chwilkę. Dobra, udało się. Mi się też udało. Dwóch już mi spadło. A, mi na razie jeden. Ale nie wiem, czy to o to chodzi. Może po prostu da się ich pozbyć w ten sposób, ale też nie wiem, czy o to chodzi, no. Chociaż powiem ci tak, czterech ich jest i są cztery te ścianki tutaj, które bronią dostępu do tego kryształku w tym takim, wiesz... No, może tak być, że najpierw jak wszystkie zrzucisz, no. To coś się wydarzy. Ale to będzie irytujące. Ja dopiero trzeciego robię.
No ja dopiero mam drugiego, więc pozdro, będziesz na mnie czekał. A ile mamy minut w ogóle? Aha, 39. No to chyba to zrobimy i skończymy. No. Można to dać nawet na przyspiesz... A, nie, bo ty nie montujesz. Znaczy ty se możesz, no. No. No bo to jest takie mało w sumie. Mało, no. Atrakcyjne do oglądania. Chociaż znowu są te tereny takie Floating Island i one mi się podobają. No nie, no serio, nie poleciał za mną, no kurde. No mój się też zatrzymał i się patrzy jak... Ech, nie powiem co. Ja jeszcze nie obudziłam wszystkich, no. No chodź tu, bo on ma w ogóle no idziesz tu, debilu. Jaki rage. No to jest gorsze niż te platformy, nie? Do skakania. I nie lubię takich rzeczy. Sfrustrujące. Dobra, mam trzy idziesz... już załatwione. A będzie najlepsze, słuchaj, jak tego kwadrata białego wcale nie trzeba było klikać i to jest jakaś kara. No właśnie. Wiesz, że źle kliknęliśmy i nas no, przeniosło do jakiegoś. No to gumy. Będzie twoja wina. Jaka moja? No twoja. Ty się posłuchałaś. No chodź, że tu debilu jeden skończony. No klikaj to gówno! No. O Boże, nie mogę, ty debilu jeden skończony. Boże. Dopiero masz dwóch? No, niestety. No to powodzenia życzę. Super. Nie, już lecę z czwartym. Zero wsparcia, zero wsparcia. Nie, no spoko, spoko. Ja będę czekał na ciebie tutaj wiernie. Ale poczekaj, bo ja tego czwartego spuszczę i zaraz się okaże, że to nie o to chodzi. No właśnie. A to będą wtedy jaja prawdziwe. Teraz nie wiem, gdzie budziłam, a gdzie nie. Biegaj po kolei przy tych wszystkich dyniach. No, klik, znaczy, biegam. Tu. Halo. O, no tu. Zrzuciłem przy... Dobra, mam cutscenkę, Jezu. Czterech trzeba zrzucić. No. No i mówiłem, otwierają się te drzwi do tego kryształku. Znaczy drzwi, ta łuna taka, nie? Dobra, weź obudzę jeszcze jednego. Weź se zapisuj tam często. No zapisuję, zapisuję. Obudź sobie od razu wszystkich, bo no oni no właśnie, obudziłam już resztę. Ty i dwóch, tak? No. No. Tylko, że on stoi, jak nie powiem co, nie powiem gdzie. Bo ja jestem grzeczna. No, no, już tam wyzywałaś od debili. Oj tam. Dobra. No, ale jeszcze tamten by się mógł ruszyć. To ja se kliknę. Aha. I wróciłem do tego pomieszczenia, co klikaliśmy ten kwadrat, wiesz o co chodzi? No, to pewnie trzeba kilka rzeczy tak zrobić. Pewnie tak. Dobra, to ja tu na ciebie czekam. No idą, idą. A ty chcesz dwóch na raz spuścić? Nie wiem. Ale już sobie ich chociaż przesunę. Bo to, kurde, naprawdę 5 lat. No. Idziecie? Idziecie. Mam kciukorę. No, 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 no. Tady? Tak. Dwa na raz? No. O, jest cutscenka. A bym się śmiał, jakbyś sobie to zbagowała, że no, dwa na właśnie. Raz. Ale zapisałam tuż przed, także spoko. A, no to dobrze. To żeś se przyspieszyła. Bo ja no, trzeba pojedynczo. Było tak od razu. No, mogłaś wszystkich czterech, nie? No. Chociaż nie wiem, czy czterech by się tam zmieściło, bo no, w sumie już tak. Dwóch mieli problem. Dobra, to idź se kliknij. No, idę. I możemy skończyć. Dobra, no faktycznie w ogóle. Ale zwróć uwagę, teraz zauważyłem dopiero, no. Że ten kwadrat się kręci.
Tak no jakby się... jest, zobacz, aktywny. No i się kręci, bo tak jak klikałam wcześniej te żółte, to też się kręciły, no. No a te, które są aktywne, to się kręcą. Okej, czyli te, ej, ale jakiś promień od tego kryształu mi poleciał. Taki niebieski, mało widoczny. Aha, no to może dlatego, że jest jakby zaliczone czy coś. Może tak, no. A to co, to trzeba odklikać teraz ten kwadrat? Jak będziemy coś nowego chcieli? No właśnie nie wiem, no bo ja musiałam odklikać te poprzednie, żeby móc wejść. Tylko, no że na podłodze jest tylko jeden, więc... No to będziemy to rozkminiać następnym razem. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Mamy nadzieję, że wam się podobało. I na kolejne nasze zmagania z Lady Beatrice zapraszamy za tydzień. Tak. Do następnego, pa pa! Pa pa!